Dzień dobry, kolejny dzień, kolejna sobota na siedlisku. Dzisiaj w miarę fajna pogoda. Co prawda w nocy był przymrozek i ten przymrozek jest codziennie, no ale jest bezwiecznie, no i przede wszystkim słonecznie, także aż chce się działać. Słoneczko od samego rana śliczne, no ale za ciepło nie jest, więc dzisiaj wróciła zimowa kurtka. No jeszcze tydzień temu temperatury były w ciągu dnia po kilkanaście stopni na plusie. Teraz znowu wróciły nocne przymrozki i jak widać roślinki w szronie i ten szron, mimo że już godzina tam dziesiąta, cały czas się utrzymuje przede wszystkim tu w cieniu. Jak widać zmarznięte. No ale ciepło się ubrać i trzeba działać, bo skoro jest taka fajna pogoda, bezchmurna pogoda i tak jak powiedziałem bezwietrzna, no to na pewno trzeba będzie wykorzystać cały ten dzień na jakieś prace na dworze. Powietrze tu no całkiem inne, w Warszawie na czerwono smog, w ogóle jak nie ma tego wiatru, to i w całej Polsce ostatnio smogu dużo. A ty co już tam kopiesz? Znowu znalazłeś jakąś jamę? No i tak, tak, kop, kop, no przynajmniej masz zajęcie i zabawę. Tak, co ja mówiłem? Aha, odnośnie smogu, no to zobaczcie też na mapkę, jak wygląda cała Polska. No, aż chce się przyjeżdżać w takie miejsca jak tutaj i po prostu cieszyć się troszeczkę tym powietrzem, który tu jest. Lasy, przestrzeń, no i tak dalej. Chociaż teraz, jak wyszedłem na otwartą przestrzeń, to delikatny wiaterek powiewa. Ale to nic, zaraz szybko coś zjem, no i pewnie trzeba będzie działać, żeby jak najwięcej tej dzisiaj fajnej pogody wykorzystać. No tak, pogoda ładna, to i rolnicy już na pola coraz częściej wyjeżdżają. No i sąsiad przejeżdżał, zajechał, chwilę stanął, bo zobaczył samochód, więc standardowo trzeba było chwilę pogadać. No i jakieś pół godziny pękło, no ale teraz biorę się dalej za robotę. No co dzisiaj? Dzisiaj do 3 razy sztuka, czyli znowu trzecie podejście do cięcia tą przystawką, tym trakiem. Inna piła, ta na pewno sprawna. Przed chwilą odpaliłem, przed chwilą jeszcze profilaktycznie na ostrze łańcuch. Zaraz zrobię sobie świeżą mieszankę, zaleję, no i będzie cięcie. Od tego dzisiaj zacznę, no a potem pewnie jakieś takie bardziej plenerowe zadania. Zobaczymy jeszcze, bo ten to jak na słońcu leży, to dzisiaj taki leniuszek. Do 3 razy sztuka, no i finalnie dzisiaj się udało przetestować sobie, nagrać pełną recenzję. Może już ją widzieliście, a jeżeli nie, no to zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj wyżnąłem sobie po prostu takie dwie deski, no i spróbowałem wyciąć bala, ale w szczegółach o tym nie będę opowiadał, po to jest dedykowany materiał, żeby tak naprawdę był pełen film pod to. Bardzo się cieszę, że to się udało, cieszę się też, że dzisiaj ta ładna pogoda cały czas dopisuje i na tym słoneczku jest bardzo przyjemnie. No i więc, żeby dalej kontynuować pracę na dworze, to dzisiaj pasuje ogarnąć to, co tydzień temu obciąłem, czyli wszystkie te gałęzie. Fragment posprzątałem. Ale tak sobie myślę, no kurczę, tu jest w cieniu, a skoro cały czas jeszcze to ładne słońce jest, to chyba nie ma sensu robić w cieniu i tak naprawdę iść ze sprzątaniem w tamtą stronę. Tylko jednak ogarnę jeszcze tą kupeczkę, która jest tu na słońcu, przy tamtych dwóch drzewkach, a potem wezmę się za truskawki, bo też na nie już patrzeć nie mogę. Już zaczyna być tu więcej po prostu zielska i trawy niż samych truskawek, więc chyba będzie to lepiej, jak ja sobie teraz ogarnę jeszcze tą kubkę, czyli zabiorę te patyki z tych truskawek, no a potem wezmę się za plewienie tego, bo jak widać słoneczko cały czas fajnie operuje, więc trzeba to wykorzystać i grzać się na nim, a w cieniu zawsze jeszcze będzie można to zrobić. Gałęzie co grubsze pocięte, drobne złożone na kubkę.
przyniesione też już narzędzia, w zasadzie nożyk i mała gracka, żeby ogarniać te truskawki. No i będę szedł tak po kolei wzdłuż, ile mi się zachce, tyle zrobię. Dzisiaj taki dzień naprawdę sympatyczny, powolny. No i w sumie lubię takie dni, kiedy słoneczko dopisuje, pogoda jest fajna i takie działanie spokojnie na dworze. Także do truskawek. Pierwszy rządek ogarnięty. No schodzi się z tym, bo to taka monotonna robota. No i ja też ogólnie źle przygotowałem to ziemię pod tą truskawkę. No raz, że ta glebogryzarka, którą tu używałem, no powycinała chwasty, to znaczy pomieliła. I często i gęsto te pesz, który tu gdzieś tam rósł, rozdrobniła korzenie. No i teraz on się rozrasta i potrafi mieć naprawdę takie po 20-30 cm korzonek. No, wyplewiłem w zasadzie tylko jeden ten główny rządek. Pomiędzy jeszcze zostawiam, bo to co jest pomiędzy, to będę plewił, ale wtedy, kiedy będę też przesadzał te truskawki w tamtą część, w tamtą ziemię, co przygotowałem. Po prostu teraz już mi troszeczkę nogi ścierpły, bo to wszystko na kucaka. No i więc trzeba chwilę odpocząć. No i może zjeść jakiś obiad w końcu. Ja pojadłem. To i wariaczko musi dostać. Już wie, że dostanie, bo zwykle jest tak, że jak przyjeżdżam, coś mu daję i jak jem obiad, to znowu dostaje. No i on standardowo wie, że ten obiad nastąpi, no i już gdzieś tam leci. A że ja w końcu nie paliłem żadnego ognia i nie grzałem sobie standardowej kiełby, no to kiełba pójdzie dla ciebie. O tak, no widać jaki nakarmiony piesek, jak tu nawet kiełbaska nie bardzo, no. Pełna kulturka, tak z łapką, ho. A skoro pojedliśmy, to idziemy jeszcze zrobić dwa kroki, tak po prostu dookoła. I tak jak w sumie robiłem dzisiaj tą monotonną robotę przy truskawkach, nie wiem ile tam się zeszło, no ze 40, z 50 minut może, trudno powiedzieć. Więc trochę takiej nudnej, żmudnej roboty było. No i przy okazji tak sobie myślałem, że bardzo chciałbym wrócić do takich odcinków, jak były na początku, czyli takich, no mieszany, że troszeczkę pracy, troszeczkę przyrody dookoła, bo ostatnio zabrakuje mi tej przyrody. No może jak już w końcu to słoneczko i taka prawdziwa wiosna się zrobi, to i będzie łatwiej i więcej czasu, żeby też po okolicy pospacerować. Obeschło też już troszeczkę, bo jak widać tu wcześniej stała dużo, dużo większa woda. Teraz jest troszeczkę mniej, no ale mimo wszystko jeszcze trochę jest, więc jak to błotko obeschnie, zrobi się cieplej, to aż przyjemnie będzie się po okolicy pokręcić. No i jeszcze druga rzecz, co do odcinków, które tu widzicie. No wy zwykle oglądacie odcinki z tygodniowym opóźnieniem, czyli jak ja jestem w sobotę, to potem gdzieś tam na tygodniu sobie to montuję. No i w następną niedzielę zwykle rano macie gotowy odcinek do oglądania. I tak jest co tydzień, ale w międzyczasie chciałbym też od czasu do czasu na tygodniu wrzucać odcinek. Ja na siedlisku jestem no prawie każdą sobotę, no i bardzo często też na tygodniu, ale na tygodniu to dosłownie przyjazdem, zwykle późno wieczorem, więc też już nic nie nagrywam, a na pewno nie żadnego typowego odcinka, tak jak jest to teraz, więc tak na tygodniu fajnie by było wrzucać takie odcinki z różnymi testami, recenzjami, no czyli coś, co od czasu do czasu po prostu robię. Lubię po prostu sobie testować różne rzeczy, sprawdzać, no a jeszcze jak można się tym podzielić i tak naprawdę ktoś może mieć z tego korzyść, to dlaczego tego nie pokazać. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, no takie są plany. O, a tam co? A tam znowu sarenki, one się już zorientowały, że ja tu idę. Aha, ale nie tylko one się zorientowały. No tak, jak zwykle. Chodź. No przecież nie odpuści, nie usłyszy. Poleciał za nimi
jak zawsze. Chociaż nie ma szans oczywiście ich dogonić, więc zaraz będzie wracał. Okej, ja też się pokręcę jeszcze parę minut, no i powrót z powrotem do dłubania. A jednak jest ich więcej, ja myślałem, że 3, a tu widzę, że jednak 5 sztuk. A tam daleko biegająca zguba. Oczywiście 100 czy 200 metrów próbuje biec, ale nie ma z nimi szans. No i po chwili wraca. Nie wiem, jak tego go oduczyć. No po prostu nie reaguje, jak go wołać z powrotem. Biegnie, chce się bawić z nimi, czy co? Z godzinka na spacerze pękła. Fajne słońce, ale już stopniowo się chyba ochładza. No i tak jeszcze sobie pomyślałem, że skoro wiosna i wszystko budzi się do życia, to trzeba pomyśleć pomału nad wsiewkami. Ja tu mam sporo nasion pozbieranych samodzielnie z ogródka w tamtym roku. No i w sumie marzec, więc można pomału nad czymś tu myśleć. Albo cebulka, albo w sumie szpinak. I chyba szpinak jest bardziej mrozoodporny, a sporo go też mam, więc akurat można będzie troszeczkę na próbę dzisiaj wsiać. Przegrabiłem to miejsce, gdzie ostatnio wykopywałem chrzan. No i jeszcze kilka drobnych korzonków. O, takich dosłownie drobiazgów mi się trafia, więc też to odrzucam. No i tu taki dosłownie 1,5-metrowy rządek na próbę wsieję. Tak się przyglądam też dalej. No i widać, że jednak wiosna. Tu wschodzi lubczyk, tu już w zasadzie mała melisa i to tak naprawdę trochę tych kępek jest, więc może też trzeba będzie to jakoś rozsadzić. W ogóle to na jesieni nawet nie zrywałem tych takich suchych gałązek, no ale tak to jest, że czasami o czymś zapomnę, czasami czegoś nie wiem, no i tak to bywa. Ale dzisiaj na próbę mały rządek, za tydzień będzie kolejny, za dwa kolejny, no i tak po trochu pewnie będę tego dosiewał. Słoneczko już coraz niżej i niestety za drzewami, ale ja mimo wszystko wrócę jeszcze do tych truskawek, bo różnica między takim fajnym, wyplewionym rządkiem jak tu, a takim zarośniętym jak ten drugi jest ogromna, więc miałbym to dzisiaj już ogarnięte. Nie będę tego nagrywał, bo już w sumie takie nieciekawe chyba to wszystko, także po prostu wezmę się za robotę, bo to znowu te 40 minut albo ileś się przecież z tym zejdzie. Tak mi się jeszcze przypomniało, jak rano był sąsiad i gdzieś tam chwilę rozmawialiśmy, to pytałem go, czy już truskawki przesadzać, czy jeszcze je nie. No to powiedział, że jeszcze nie. Ogólnie też pytałem, jak oni sobie radzą z chwastami, no bo ten pesz, który tu odrasta, no jest taki paskudny, że czasami te korzenie właśnie jak tu są króciutkie, a czasami dosłownie takie 20-centymetrowe, no to oni nie robią tego ręcznie. Mają mało truskawek koło domu, ale mimo to pryskają po prostu chemią. Trochę tego nie rozumie, no bo skoro ma ktoś truskawki koło domu, to raczej powinny być takie zdrowe i dla siebie, a takie chemiczne czy pryskane, no to przecież można kupić gdziekolwiek, bo nigdy nie ma pewności, co się tak naprawdę kupuje na jakimś bazarze czy od kogoś przy ulicy. Także jeżeli swoje, to praca ręczna i niepryskane. Także no cóż, do roboty! Ktoś tu jednak przyszedł i wcale nie daje mi robić. Jak zwykle za rękawiczkę, by chwytał i gdzie się ściągał. Tamten rządek robiłem, to dawał mi spokój, czymś innym się zajął. A teraz po prostu cały czas i za rękaw, i za rękawiczkę i coś chce. Piesku, idź się czymś zajmij, jakąś dziurę pokop czy coś. Ty przecież lubisz. No nie, nie odpuścisz, co? Zrobiłem pół, tak mniej więcej do tej winorośli. No i szczerze mówiąc, to się zaczyna robić zimno. Nawet wariaczko poszedł już sobie leżeć na górkę, na słomę. Chwilę temu jeszcze tam słońce go przegrzewało, ale teraz już nic. Więc ja chyba idę jednak zrobić jakąś taką bardziej ruchliwą robotę. No bo tu od ziemi, kucając, klęcząc, no to jednak zimno. Idę tą trawę, wyniosę oczywiście standardowo na drogę, tam żeby mi się po prostu utwardzało i zarastało to, co czasami tam wyrzucam. No, tą ziemię myślałem, że jeszcze dzisiaj porozgarnuję, ale chyba nie ma sensu tego robić. Lepiej to zrobić przed sadzeniem truskawek. Także to na drogę. Od dłuższego już czasu robię tak, że po prostu sypię gruz. Potem takie właśnie chwastki. No i jak widać, tu już się troszeczkę teren podniósł, wyrównał. No i w miarę mi to zarasta. Tu ostatnio poszedł gruz. Teraz pójdzie ta trawa.
No i myślę, że to pomału się złapie. Oczywiście rozgarnąć byle jak i udeptać. 4 takie wiaderka kwasu wpadło. No i jak widać, na razie zielono. Oczywiście większość z tego to obeschnie. No ale takie kępki jak to, duże prawdopodobieństwo, że się złapią. No i za miesiąc to sobie po prostu fajnie zarośnie. Słoneczko już naprawdę coraz niżej, więc ja idę chyba, puszczę wam jakiegoś timelapsa może, takiego zachodzącego słońca. W międzyczasie napalę w piecu, bo zrobiło się no chłodno, co tu dużo mówić. Nie wiem, ile tych stopni jest. Wcześniej było 11 czy 12, a teraz naprawdę jest odczuwalnie już zdecydowanie chłodniej. Nawet w międzyczasie ja kurtkę zmieniłem na taką, powiedzmy, letnią. No i w tej letniej to już jest za zimno. Nie wiem też, czy dzisiaj będę coś robił w pomieszczeniu. No ale wietrzyło mi się ładnych parę godzin, więc na pewno trzeba teraz okna pozamykać i tu, i w starej chacie. No i napalić w piecu, bo temperatura, a nie, niby dosyć wysoka jeszcze, bo 9. To nie wiem, o co chodzi, ale mi się po prostu zaczęło robić zimno. Także zamykam okna i mimo wszystko chwilę przepalę. Słoneczko chwilę temu sobie zaszło. Ja się trochę pokręciłem jeszcze, naszykowałem trochę rzeczy do zabrania, znaczy warzyw. No i teraz jeszcze chyba ostatnią robotę na dziś, jaką zrobię, to po prostu posprzątam tu z przejazdu, z drogi, trochę tej pociętej gałęzi, mirabelki i tą większą gałąź jabłonki. Tak, żeby w razie czego można było tutaj ciągnikiem przejechać. Taka robota na 15 minut, no ale pewnie już dużo dłużej winno też nie będzie. Więc akurat się przy tym poruszam. No wariaćku, masz, zabieraj na kubkę. Zabieraj. To trzeba zaciągnąć tam. Bierz się do roboty. To przejazd już mam ogarnięty. Tak rzutem na taśmę udało się to zrobić, bo już praktycznie robi się dosyć szaro. Narzędzia pochowane, ostatnie pudełko drewna do zabrania. No i trzeba będzie się krzątać pomału ku odjazdowi. Bo zrobiła się godzina 18, czyli w zasadzie troszkę ponad 8 godzin, kiedy jestem non-stop na powietrzu. O, już symbolem tego, że się robi wieczór, to już nawet automatycznie czujnik ruchu zareagował i włączyła się lampka. 18, temperatura no 6 stopni, czyli jak w lodówce. Także ja już chyba dzisiaj za remont w żadnym środku nie będę się brał. Ogólnie już to kiedyś mówiłem, ale jeżeli będzie taka pogoda jak dziś, chcę spędzać jak najwięcej czasu na dworze, a jeżeli po prostu będzie niepogoda, jakiś bardzo deszczowy dzień albo po prostu wietrzny, wtedy ciąg dalszy remontu. Póki co oczywiście, bo jeżeli zrobi się już cieplej, to będę chciał tu przyjechać po prostu na dłużej, może jakiś urlop, może coś i pomału sobie działać. Wariaczka już praktycznie nie widać. Aha, nasypię mu jeszcze karmy przed odjazdem, bo on teraz za dużo tego nie zje, pewnie ze 2-3 kawałeczki, ale często tu w zasadzie codziennie przychodzi, czasami nie sam, tylko w towarzystwie, więc będą miały co pieski jutro czy pojutrze sobie pochrupać. I w zasadzie chyba tym psim akcentem to zakończę dzisiejszy odcinek. Także nagrałem chyba dzisiaj i tak dużo. No porobiłem nie za dużo. Przynajmniej mam jakiś taki lekki niedosyt, bo naprawdę szybko mi zleciał dzisiejszy dzień. No ale może dlatego, że był naprawdę fajny. A co fajne, szybko się kończy. Także do następnego razu.